Dobry wieczór, Marcin Rudnikowski. Dziś 28 kwietnia. Witam wszystkich i zapraszam na cotygodniowe wydanie Wiadomości Studenckich. Erytrocyty, trombocyty, leukocyty oraz osocze to oczywiście skład płynnej tkanki łącznej, czyli krwi, tak niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Wiedzą o tym doskonale członkowie NZS-u, którzy podczas wampiriady zachęcali do oddawania krwi. Niewtajemniczonym wampiriada może kojarzyć się wyłącznie z legendarnym hrabią Drakulą. Na szczęście w budynku B4 nie pojawiły się żadne kreatury. Na Politechnikę z inicjatywy NZS-u przyjechały pielęgniarki oraz lekarze z wrocławskiej stacji krwiodawstwa. Jest w tej chwili wyraźna poprawa w sensie ilości, i to zwłaszcza młodzieży, studentów w oddawaniu krwi, bo te wskaźniki idą nam w górę, ale no, powiedzieć to można tak, że na ostatniej wampiriadzie, jeżeli byśmy przyjęli, że oddawało około wszystkich, prawda, jakieś 400, to z tego trzeba liczyć, że było gdzieś 70-80 litrów krwi. Aby oddać krew, należało wypełnić ankietę, zarejestrować się, a następnie pozwolić na pobranie próbki tkanki do badania, które miało wykluczyć ewentualne infekcje. Po kolejnym badaniu, tym razem ciśnienia, lekarz ostatecznie zezwalał na oddanie krwi. Studentów nie trzeba było specjalnie zachęcać. Sami wiedzieli, że w ten sposób mogą komuś uratować życie. Który raz oddajesz krew? Czwarty. A dlaczego to robisz? Bo chcę. Chcę oddać krew, żeby inni mogli skorzystać z tego. A szósty, siódmy? A dlaczego oddajesz krew? Bo kocham ludzi. Chcę pomagać. Organizatorzy wampiriady współpracują z ogólnopolską akcją Krewniacy. Współpracujemy, wymieniamy się banerami na stronach internetowych i mamy trochę od nich gadżetów, które też rozdajemy na naszych akcjach. Ale ta współpraca jest, że tak powiem, dopiero młoda. Ona trwa od niedawna, od tego roku i się rozwija. Następna edycja wampiriady odbędzie się na przełomie października i listopada. Każda kolejna edycja wampiriady cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów. Oznacza to, że młodzi ludzie chcą pomagać i mają świadomość, że kilka kropel krwi może naprawdę uratować komuś życie. Dla Wiadomości Studenckich Elżbieta Woźniak.